Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Poseł Solidarnej Polski Piotr Sak, dziś w studiu Radia RDN. Dzień dobry, witam serdecznie w ten piękny wrześniowy poranek. Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie radiosłuchaczy i internautów. Pogoda póki co nastraja optymistycznie. Szkoda, że tego optymizmu mniej w życiu społeczno-politycznym. Niekiedy nie ma go zupełnie. Jednak może, panie pośle, zacznijmy od dobrych informacji. Jak wiemy, może ruszyć budowa łącznika A4 z Mościcami. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji, czyli połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze strefą aktywności gospodarczej w Tarnowie. Pracy dużo, czas do 2023 roku. Rzeczywiście ta inwestycja, projekt inwestycyjny ciągnął się przez lata, ale tutaj włączono wreszcie piąty bieg i tutaj bardzo mocne starania zarządu województwa małopolskiego, a obecnie oczywiście pana wojewody, który wydaje decyzje zridowskie właśnie dotyczące tych właśnie takich poważnych inwestycji drogowych, co daje w tym momencie już takie przedpole i dobre perspektywy do zwieńczenia tego dzieła, wielkiego dzieła, które przez wiele lat niestety nie mogło się doczekać jeszcze zarządów poprzedników finału. Dzisiaj wchodzimy już na ten etap zakończenia prac koncepcyjnych, prac architektonicznych, tych takich techniczno-budowlanych, na ten etap wykonawstwa, realizacji. I tutaj zgodnie z założeniami w 2023 rzeczywiście ta inwestycja zostanie oddana do użytku, co będzie miało bardzo istotne znaczenie, nie tylko z perspektywy Tarnowa, ale całego regionu tarnowskiego, bo mam świadomość, że tutaj uwolniony zostanie ten trasa tranzytowa wreszcie do tak, od Siąży, droga węzeł Wierzchosławicki. Do grupy Azoty, jak również do strefy aktywności gospodarczej, więc to jest naprawdę bardzo duży sukces. Mam nadzieję, że uda się go sfinalizować w tym tempie, który jest zapowiadany. Wydaje się, że firma, która wygrała przetarg, jest dobrym podmiotem. Solidną i firmą. Dwa, dodatkowo oczywiście wszystkie zabezpieczenia, te bezpieczniki w umowach też będą dopingowały i stymulowały tenże podmiot do aktywnego zrealizowania inwestycji. Bardzo, bardzo dobra inwestycja. Trzeba powiedzieć, że tutaj posłowie zarówno Zjednoczonej Prawicy, jak również Zarząd Województwa Małopolskiego już po zmianach bardzo mocno przyczynił się do tegoż efektu i trzeba skupić się na tym, żeby zrealizować. Dobra też współpraca samorządów i tutaj też wsparcie gminy miasta Tarnowa, bodajże wsparcie około 6 milionów, więc to też pokazuje, że można współpracować. Pięknie się możemy czasami różnić, ale przychodzą te podstawy działania samorządowców czy wspólnymi osób siłami dla dobra parlamentarzystów, żeby tak osiągnąć ten efekt bez już, że tak powiem, robienia niepotrzebnej polityki i rozpolitykowania niepotrzebnie urzędów. Wspólnymi siłami i zgodą można rzeczywiście osiągnąć więcej. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Tak. Droga, jak wiemy, ma odciążyć węzeł Wierzchosławicki oraz Tarnów od ciężkiego ruchu. Rzeczniczka wojewody w rozmowie z Radiem RDN powiedziała, że ta inwestycja jest brakującym ogniwem pomiędzy autostradą A4 a Tarnowem, tym bardziej teraz potrzebnym i istotnym, że przez budowę mostu w Ostrowie Tarnów obecnie nie ma dostępu do autostrady A4 od strony zachodniej. I decyzji został nadany też rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor właśnie może natychmiast przystępować do prac. Są specprzepisy. Mamy świadomość, że normalna procedura to by wyglądała w ten sposób. Najpierw wszystkie kwestie związane z procesami architektonicznymi, następnie wywłaszczeniowymi, dopiero później decyzja. Tutaj jest jakby troszeczkę odwrócony model działania, czy jest decyzja i ona jest podstawą już do wypłat odszkodowań, więc jakby to powoduje, że nie traci się kolejnych lat na jakieś utrapienia związane z na przykład kwestiami związanymi z wykupem gruntów, czy wprowadzeniem wszystkich tych rygorów związanych z szybkim, dynamicznym realizacją tej inwestycji. Rzeczywiście, no to będzie taka bardzo poważna inwestycja z perspektywy samorządu województwa, ale też nie zapominajmy, że też duże tutaj były działania, chociażby pani poseł Anny Pieczarki, pozostałych posłów, jeżeli chodzi o też odbudowę, czy remont, modernizację mostu w Ostrowie, więc mamy w tym momencie cała strona zachodnia uzyska zarówno taką ciekę
szlak związany, arterię taką lokalną, czyli właśnie ten przejazd przez Ostrów i w kierunku autostrady, jak również ten duży węzeł, łącznik autostradowy na Dunajcu. Więc to są naprawdę dwie poważne inwestycje, które na pewno będą miały bardzo ważne, istotne znaczenie z perspektywy funkcjonowania ruchu kołowego w tym obszarze. No właśnie, mówiąc ogólnie, inwestycja rozwiąże problem, czy problemy komunikacyjne tutaj mieszkańców. Zachodnia flanka będzie miała już tutaj, będzie zabezpieczona. No pięknie, tak. Pięknie pan to, panie pośle, określił. Kolejne gorące kwestie, gorący temat. Wiemy, że wraca temat dyktatu Unii Europejskiej. Komisja Europejska poinformowała, że zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych z 14 lipca. Chodzi o postanowienie dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Mamy świadomość, że Unia Europejska i urzędnicy cały czas dokonują pewnej ekspansji, cały czas starają się tutaj tą posesywność pokazać, rozbudowywać i zawłaszczać te domeny, które są wyłączną kompetencją państw członkowskich. I tutaj mamy taki przykład ewidentny, bo nie ulega wątpliwości, że Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, nie przekazała żadnych, absolutnie żadnych kompetencji w zakresie organizacji wymiaru sprawiedliwości. A tutaj tworzą się jakieś protezy prawne i preteksty, ażeby próbować Polskę takim kijem finansowym zmotywować do działania, które będzie jakby doprowadzało do posłuszeństwa czy jakiegoś wasalizmu niepotrzebnego. Ja zakładam, że nie takie były założenia raz Unii Europejskiej, a dwa, że wchodząc do Unii Europejskiej liczyliśmy na współpracę, też otwieraliśmy granice dla firm chociażby zachodnich z Unii Europejskiej, że mogli tutaj spokojnie funkcjonować, ale to nie znaczy, że my mamy na stole ofiarnym składać suwerenność i niepodległość. I absolutnie taki sposób działania, gdzie Komisja Europejska i komisarze mówią, że za samo złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie korelacji, relacji między prawem traktatowym a konstytucją, już za to mamy dostać pałką i mamy dostawać poważne takie retorsje, represje finansowe, no to absolutnie jest to skandaliczne i na pewno nie mieści się to w ramach harmonijnej współpracy z Unią Europejską, państwa członkowskiego. Tym bardziej, że jak zobaczymy sobie na różne standardy, bo mówi się tutaj o jakimś czynniku politycznym, wielokrotnie Ministerstwo Sprawiedliwości, poszczególni ministrowie wskazywali różne rozwiązania w różnych państwach, pokazywali, że te czynniki polityczne, które tutaj się pokazuje, jawi jako ten czynnik, który nas powinien dyscyplinować, no są o wiele bardziej rozbudowane i bardziej ten czynnik polityczny uwidacznia się w innych państwach, aniżeli w Polsce, ale pomimo tego uznaje się, że u nas jest jednak to upolitycznione. Jeżeli w Niemczech, na przykład taki, powiedzmy, ich sąd najwyższy, sąd federalny, ten najwyższy niemiecki sąd, jest wybierany w całości przez gremia polityczne i mamy tutaj no taki totalny jakby apor, jak to się mówi, totalne niezrozumienie, dlaczego akurat nie przyjmuje się różne miary. Tym bardziej, że tak jak mówię, nie ma wzorcowego sposobu funkcjonowania w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Każde państwo ma własne, specyficzne rozwiązania, ale my staliśmy się jakby na linii strzału, bo nie wiem z jakich względów, być może już niestety wchodzi tutaj polityka i raczej chyba tak to trzeba określić, aniżeli twarde fakty i twarde prawo. No i mam nadzieję, że urzędnicy Unii Europejskiej, komisarze przestaną się kompromitować i będą starali się tematy rozwiązywać i żeby wreszcie trafiły do nich argumenty merytoryczne, a nie polityczne. I mam nadzieję, że te działania, które będą podejmowane przez zarówno Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, jak i Ministerstwo Sprawiedliwości, no doprowadzi do pokazania tych różnic. Co jest jeszcze istotniejsze, z reguły, bo to przedstawia ostatnio pan minister Kaleta, czas jakby podejmowanych działań zaradczych, czy w jakiś sposób sankcjonujących, w niektórych wypadkach było 10 lat. Czyli od momentu wydania orzeczenia przez organ sądowniczy, TSUE, czy wcześniej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
10 lat miał, a tutaj proszę zauważyć, raptem miesiąc wcześniej wydana decyzja, a już są podejmowane bardzo poważne środki represyjne w stosunku do Polski, co no, pokazuje, że niestety żyjemy w pewnym zakłamaniu tych władz brukselskich i to jest najbardziej przykre i to trzeba jakby uświadamiać osobom, że tak to nie wygląda, że to nie jest tak, że przyjdą te autorytety z Unii Europejskiej, kilku jeszcze opozycjonistów, którzy są zainteresowani punktowaniem Polski, no bo wiadomo, że to jest zatrzymanie środków finansowych, no to może destabilizować sytuację ekonomiczną, co automatycznie będzie skutkowało tym, że może ktoś inny wygrać, a wielu eurokratom z Brukseli zależy na tym, żeby w Polsce czy na Węgrzech nie rządzili tacy ludzie jak my, którzy są skutecznie efektywni, jeżeli sobie popatrzymy, jak wygląda sytuacja chociażby o rozwój gospodarczy, o bezrobocie, czy jak sobie radziliśmy z pandemią. Czyli nie ma zgody na dyktat Unii Europejskiej, na to, by godziła ona w system prawny naszego kraju, tak twierdzą posłowie Solidarnej Jest zgoda na Polski. Współpracę, ale nie supremację Unii Europejskiej nad Polską. Tak. Jan Kantak przekonuje, że spór o sądownictwo jest jedynie pozorny, a w gruncie rzeczy chodzi o to, czy w Polsce będzie rządziła demokracja, czy eurokracja. Takie myślę, że jest to dobre diktum i odpowiednia ocena i realna ocena bieżącej sytuacji. Wydaje się, że ta pałka ze strony komisarzy, a przecież była pani tutaj komisarz Jurowa, było to wszystko wyjaśniane, natkiwała głową, rozumiała, nagle wraca i opowiadała całkowicie inne jakieś informacje, które no niewiele miały wspólnego z realiami. Rzeczywiście pan poseł Jan Kantak, z którym współpracuję, no, ma tu w tym zakresie rzeczywiście rację. Tu nie chodzi jakby o prawo traktatowe, tylko chodzi o to, żeby spróbować nas pacyfikować, żeby nas niepotrzebnie ukarać, no bo dajmy sobie sprawę, że wraca pan Donald Tusk, tak, on jest bardzo mocno powiązany, jego ugrupowanie, jego przewodniczący jest największe w parlamencie europejskim, więc nie ulega wątpliwości, że jak sobie zobaczymy na to tło drugie dno, to się okaże, że rzeczywiście to jest polityka, a nie prawo. Poseł Solidarnej Polskiej Piotr Sak, dziś w studiu Radia RDN, gościem porannego programu Słowo za Słowo. Czas nieubłaganie biegnie do przodu, wiele tematów, wiele kwestii, które warto byłoby poruszyć. Sprawa, która dotyczy mieszkańców tutaj regionu tarnowskiego głównie, interpelował pan, panie pośle, do prezesa Wód Polskich w sprawie regulacji potoku Wątok. W aktualizacji Wody Polskie nie ujęły w całości regulacji tego potoku. Co w tej sprawie, o którą zabiegają, jak wiemy, mieszkańcy od lat, a sprawą pan, panie pośle, dosyć intensywnie, jeśli tak to można określić, się zajął? Każda osoba, która zgłasza się do biura poselskiego, otrzymuje pomoc. Rzeczywiście zgłosili się do mnie mieszkańcy miejscowości Skrzyżów, gminy Skrzyżów i sygnalizowali pewne luki w planach przeciwpowodziowych i rzeczywiście zasygnalizowali pewne rozbieżności w kontekście tutaj miejscowości Zalasowa, Skrzyżów Górny. Rzeczywiście w tym zakresie nie ma pełnego uszczelnienia. Wiemy, że tak jak z wałem przeciwpowodziowym, tak jak z łańcuchem, ważne sile tego łańcucha czy wału świadczy najsłabsze ogniwo i nie chcielibyśmy, żeby będą remonty, modernizacje, uszczelnianie, rozbudowy, żeby to okazało się później linią Maginota dla wody, tak, która szybko, że tak powiem, przeniknie, no i się okaże... Chodzi o kompleksowe działania. Kompleksowe, prawda? Pełne, tak, żeby nie było takich miejsc, które doprowadzą właśnie do dramatu ludzkiego, tak, bo zdajemy sobie sprawę, że woda już niejednokrotnie pokazała tutaj na terenie naszego regionu swoje niebezpieczne pokaz siły i to automatycznie spowodowało, że obok tych działań, które są podejmowane, bo przecież wiemy, że nie tak dawno był tutaj minister Adamczyk i uzyskano dofinansowanie chociażby 14 milionów na modernizację wałów odnośnie Białej, to i tak drugi ciek wodny, Wątok, też chociażby w 2010 roku czy wcześniej pokazywał swoją siłę i dlatego też no absolutnie, żeby mieć komplementarne zabezpieczenia, takie uniwersalne, no muszą być na każdym etapie. I tu rzeczywiście dobra współpraca z mieszkańcami, a poseł, ja
zawsze mówię, że jest takim listonoszem, doręczycielem tych wszystkich oczekiwań. Rzeczywiście zwróciłem się do Wód Polskich i ustalono, rzeczywiście dotychczas nie był ten problem akcentowany, pomimo, że już były prowadzone konsultacje, że zostanie on wciągnięty na listę i mam nadzieję, będę tutaj trzymał rękę na pulsie, żeby rzeczywiście zostało ono zwieńczone, żeby rzeczywiście w tych wszystkich programach ostatecznych te miejsca też były pokryte wałami, żeby tutaj nie było żadnych niebezpieczeństw. Za co mieszkańcy na pewno są wdzięczni za te działania, tym bardziej, że, to mój obowiązek, że niektórzy posłowie obiecywali i pozostało to na tym etapie. Wiemy, że powstaje coraz więcej pańskich biur poselskich, już są w kilkunastu miejscach. To miejsca, jak mówią mieszkańcy, rzeczywiście, gdzie można uzyskać fachową pomoc. Tych oczekiwań jest sporo i zapewne tych działań, tych porad, których udzielacie, których udzielają fachowcy, jest także już masa. W trakcie kampanii złożyłem nie deklarację, tylko zobowiązanie wyborcze, że będę przez ludzi dla ludzi z ludźmi i to realizuję. Tak zresztą moja cała jakby kariera polityczna, jak to tak mogę określić, obok mojej działalności prawniczej, adwokackiej, jakby od tego się zrodziła, tak? Od pomocy ludziom w biurach poselskich, czy to wcześniej pana posła Józefa Rojka, pani poseł Barbary Marianowskiej, czy później też europosła Zbigniewa Ziobry. I w trakcie kampanii sygnalizowałem, że będę tworzył mobilne biura poselskie. Docelowo będzie na ten moment 16, a być może jeszcze będzie 17 biur w różnych terenach, czyli w powiecie tarnowskim, w powiecie bocheńskim, brzeskim, oczywiście w Tarnowie multibiuro z panem Patrykiem Jakim, jak również z panią Martą Malezlech, członkiem zarządu województwa opolskiego i w Dąbrowie Tarnowskim. Więc stworzyłem jakby sieć. Cały jakby zespół, który pracuje dla mieszkańców, to zespół prawników. My generalnie ja mówię, że nie chowam swoich kompetencji do kieszeni, jak tylko mam możliwość na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora pomagać osobom, to pomagam. 600 interwencji dotychczas zostało wystosowanych z biura poselskiego, 1500 ponad porad zostało udzielonych w biurze poselskim, więc jakby ta praca liczby jest mówią za wykonywana i to jest mój obowiązek. Oczywiście jest, że nie każdy może wiedzieć o takiej działalności, dlatego też nawet ostatnio postanowiłem jednak też tą informację wszędzie wobec ogłosić poprzez chociażby billboardy, gdzie właśnie wskazuje, że można zgłosić interwencję lub skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Zachęcam oczywiście osoby do korzystania z pomocy w miarę możliwości. W ramach tego pogotowia prawnego pomagamy. Jeżeli chodzi o telefon dyżurny, to jest 883-960-100, ale jak również na mailową można też zgłosić swoją propozycję, albo przybądź do biura. Mail to jest piotr.sak@sejm.pl. Zachęcam do współpracy. To jest mój obowiązek, dlatego jestem dla państwa do dyspozycji. Ja zawsze mówię, że poseł z jednej strony oczywiście ma tworzyć prawo, ale też siłą rzeczy ma być tym takim komórką receptorową, która nosi różne problemy, korzystając z uprawnień, które są spore, jeżeli chodzi o możliwość jakby uzyskiwania informacji szeregu organów administracji publicznej. Warto, drodzy państwo, więc skorzystać, warto zwrócić się o fachową pomoc, bo ta pomoc, jak wiemy, w biurach poselskich, którymi kieruje poseł Solidarnej Polski Piotr Sak, jest skuteczna. Przepraszam za tą prywatę, ale wydaje mi się, że to na pewno ma plusowe znaczenie. To wszystko dla dobra mieszkańców naszego regionu. Dziękuję serdecznie za spotkanie, za rozmowę, za wizytę w studiu. Poseł Solidarnej Polski Piotr Sak był dziś gościem Radia RDN. Dobrego dnia, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, pięknego dnia dla państwa.